Od 2000 roku pracuję w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Piątka z Korupki 5. Tutaj pracujemy ze studentami, tworzymy wspólnotę. Od początku swego kapłaństwa zajmuję się przede wszystkim młodzieżą, spotkaniami, różne formy formacji ludzi młodych w pierwszej parafii i w kolejnych też. Były to parafie, w których zawsze była młodzież, pracowaliśmy z młodzieżą w ruchu Światło Życie czy w duszpasterstwie akademickim i od 2000 roku jestem duszpasterzem akademickim w Centralnym Ośrodku. Duszpasterstwo akademickie jest przestrzenią, w której mogą spotykać się ludzie młodzi, studenci, niekoniecznie ludzie wierzący, ale ludzie, którzy poszukują życia wartościami, życia przede wszystkim wartościami chrześcijańskimi. I tutaj organizujemy dla tych ludzi różnego rodzaju spotkania, wspólnotę przede wszystkim.